Cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, który gra w Fire Ogień i jest ze mną... Kina, która gra w Green Zielony. Tak, i czas na kolejny odcinek Pokémonów. Zapomniałem ściągnąć tak. Myszkę z ekranu, już to zrobiłem. A u mnie zmiana dość konkretna. U mnie zmiana dość konkretna. Ogonek dostał Flya, natomiast mam teraz smoczego Pokemona. Dratinita, czy to jest druga forma, nie? Jak to się nazywa? Dragonite? Dragonite. Nie, tak. Dragonire. Może być. Nazywa się Teres. Dlaczego Teres? Ci, którzy oglądają szkołę, kojarzą Tereskę, która jest smoczycą. Natomiast, że to jest facet, nazywam go Teres właśnie na cześć Teresy Krymer. No. Czy my tu idziemy na dół? Nie, na górę. Tu musimy jeszcze iść do jednego domku, bo zapomnieliśmy zupełnie o tym, że tu się odbiera atak, który nazywa się Strength. Myśmy zapomnieli, no. No, znaczy ja zapomniałem. Bo jak pamiętasz, w strefie safari znaleźliśmy jego ząb złoty. Tak. Więc teraz musimy tutaj... O to do... nie. Co nie? Nie, bo ten... Nie wiem, komu ja to mam dać. Nie wiem, ja daję Arcanine'owi, bo w sumie... To jest Cut, nie, to jest... Strength. To muszę dać Raichu. No to daj Raichu. Tylko pokaż, jakie tam masz ataki. Ua, pokaż mi Shockwave'a. No proszę cię, żebym bardziej to za Flasha wzięła. To weź to za Quick Attack. Bo Quick Attacku w sumie i tak nie używasz. Flasha też nie używam. No ale za Flasha nie wymienisz tego. Aha, bo dobra, bo Flash jest od tego. No, niestety, to jest minus tych ataków. No ale... Ogólnie myślałem, żeby dzisiaj pójść do elektrowni na jednego z legendarnych ptaków Zapdosa, ale chyba to jeszcze nie nasz czas. Tam jest na 50 levelu są te wszystkie legendarne ptaki, także... Tak, no, a ja dzisiaj jestem średnio tam, no. A czekaj, my teraz właściwie to lecimy już do Alabastii, do Pallet Town. Słuchajcie, dlaczego tak? Wiem, że można przejść też drugą drogą i tam są też lodowe jaskinie i tak dalej. Ale tędy jest stanowczo bliżej. Weź sobie Pokémony u matki ulecz. To nasza stara leczy Poki? No. Dobra, i płyniemy. Paru statkiem długi rejs. Tak, tu od razu możesz do trawki, bo jest Tangela. Zabiję ją na hita, oczywiście, że tak. No może tak w nim rzucić pokebolem. No ja ją uśpię i będę rzucać, bo... No tyle tych gridboli. No akurat ultrabole. Dobra, to... No co, ty gridbola ci się złapała? No. Lol, ja już trzeciego ultrabola rzucam i nie mogę. Ja za pierwszym razem. No kurde. No, come on! Piece of shit. Czekaj, co ja mogę? Vileplume mu wezmę, Absorba. Nie powinno go to zabić właśnie. Dobra, złapię się. No. Dobra, kolejny Pokémon. Co? Mam aktualnie 119 Pokémonów. No ja też. Tak, bo tak. Między odcinkami... Spędziliśmy chyba z 4 godziny. A no tak, bo my wam nie mówiliśmy o tym faktycznie. Tak, spędziliśmy z 4 godziny na wymianach poków i tak dalej. No. Dobra, ja tutaj... A ty walczysz z trenerami też? Bo tutaj są. No to walczymy. A, tu się ich wszystkich szybko wybije. Trzeba było zacząć od Raichu. Ewentualnie w sumie... no może byśmy zrobili tamtą jaskinię, te jaskinie tam z drugiej strony. Można to już zrobić, już będziemy mieli to z głowy, a najwyżej w następnym odcinku zrobimy ten domek na Cinnabar Island i później to już tak blisko ligi coraz bardziej. Szalejemy. Jestem ciekawa, co będzie po lidze. Znaczy po lidze są tylko wyspy Sevi, ale ja tych wysp Sevi w ogóle nie ogarniam, więc... Będzie zabawnie. Będzie śmiesznie, ale tam pamiętam jak live'owałem Fire Reda.
tam było parę, tam pomagali ludzie, pamiętam. Ale sobie wybrałem. Dobra, trawiasty powinno zadziałać. No to czekaj, to ja sobie zmienię od razu drugiego. Aha, bo mój Wildplum śpi, no tak. Zapomniałem. No obudź się, paruwo, bo cię leją. Ach, te Pokémony. Cześć. Ja to no, się mnie pytaliście, dlaczego używam jakiegoś tam konkretnego ataku, a nie jakiegoś innego. Jak i tak wszystko zabijam na hita, to co za różnica? No właśnie. Ja słuchajcie, u mnie najprawdopodobniej będzie jedna dosyć istotna zmiana, ale to dopiero jak złapiemy z Arcticuno, czyli lodowego ptasiora, bo ja w sumie nie mam żadnego lodowego Pokemona, a on się przyda na ligę, więc u mnie to na pewno zostanie zmienione. No dobrze. Hop. Ty masz za to dobry plus. Bo masz to i smoczego. Wszystko? Nie, bo masz i smoczego, i lodowego Pokemona. Ustawmy coś, lodowy temat ma tak. No. Czy no. No. No tak. No te walki są proste, oh my god. No, bardzo. Prawda, widzę, że tutaj już są coraz silniejsi ci trenery, że może mają, zauważ, 30, 35, 32, więc całe szczęście, że wyekspiliśmy wszystko do 40, bo mógłby być problem. No, ale z drugiej strony też ciężko nie wyekspić, jak cały czas gdzieś łazimy, coś robimy, no. No. Plus jeszcze jest przyspieszenie, także to wszystko naprawdę no. Bardzo fajnie idzie szybko. Są jakieś te poki, nie wiem. Mam wrażenie, że oboje lubimy grać w te poki razem i tak. No. Ah, fuck. Chociaż wiecie, ja powiem szczerze, że jakbym grał na Game Boyu, to tam by był mega problem, bo to wszystko tak wolno idzie, że można jajko znieść. Dobra, ja już jestem na mieście. Czekaj, bo mam jeszcze parę kolesi do rozwalenia. Przy okazji, czekaj, kupię sobie więcej Ultra Boli. I tobie też bym to radził, bo jak pójdziemy do tamtej jaskini, to może tylko się uda nam problem mam, no, z drugiej strony złapać ptaka. Co mi szkodzi. Jak się uda, to będzie dobrze. W ogóle nie wiem, czy ktoś z was wie, ale w tych starych Pokemonach Blue, Yellow i Red bodajże był taki śmieszny kod, który robiło się w jakiś tam sposób, że pierw trzeba było polecieć gdzieś na Pidgeotcie, właściwie do tego faceta, co tam w pierwszym mieście tym nas uczył łapania Pokemonów, nie? Mm-hmm. Trzeba było, pamiętam, mu chyba odmówić, mieć chyba 5 przedmiotów w komputerze i trzeba było do niego polecieć, później właśnie przylecieć tutaj na tą wyspę, dojść do tego rogu i tutaj pływać wzdłuż brzegu i pojawiał się Pokémon, który się nazywał, teraz nie pamiętam jak, ale to był właśnie pewien bug w gry, znaczy właściwie kod, no, jeżeli tyle bugów w gry, co kod. Dobra, jesteś już na wyspie, tak? Mhm. To sobie tam zakup Ultra Bole i tak dalej. I przy okazji pójdziemy zanieść sobie runkę. Już wziął to ode mnie dziadostwo? Tak, wziął. 13, to myślę, że kupię 7 i będzie, no? Nie, ja bym proponował ci mieć 30, bo te legendarne ptaki to jest bardzo ciężko złapać. Dobrze. Patrz mnie. A ja się teraz zastanawiam, jakim typem jest Pokémon. Jakim typem jest Moltres, znaczy Arcticuno. Czy on jest lodowy ptasiory, czy ma jakieś typy wodnego, bo chociaż. Dobra, nieważne, chodź teraz tutaj i do tych ostatnich drzwi. Mhm. I pogadaj z tym doktorkiem na górze. Ten typek w ogóle chce się wymienić tutaj niżej za Ponitę na Sila, ale żeby było śmieszniej, ja totalnie nie wiem, gdzie tutaj jest Ponita. Bo nigdzie Ponity jako takiej nie widziałem. Czekaj, a wejdź w swój ten... Pedex? Tak, i znajdź Ponitę. O, 77.
i dwa razy kliknij i zobacz. No, ty też nie masz jej na mapie. Ale z tego co wiem, Ponita jest dostępna na właśnie na wyspach Sevi. Tam ją można złapać, więc to nie takie hop do przodu. Dobra, jak podleżysz sobie Pokemonki, to do wody i lecimy do lodowych jaskiń. Trzeba bym chciał sprawdzić, co się najlepiej sprawuje na lodowe. Na lodowe? No to ogniste. Aha. No. Dzień dobry, albo walczące, kamienne, stalowe, ogniste i to wszystko. Czekaj, sobie tylko OBS-a przesunę. O. Także nie będziemy mieli raczej z tym problemu. Tylko że jeżeli chodzi o te legendarne ptaki, to lepiej jest też sobie tam jakoś uśpić go, nie? Jak będziesz, wiesz, próbowała go złapać, bo... Nie, ja nie wiem w sumie, czy to ma jakikolwiek na to wpływ. Czy coś. Totalnie nie wiem. O, tu jest tych trenerów od cholery. Nie jest tylko po jednej rzeczy, że jak ja mu pierdzielę z mojego Charizarda, to... Będzie na hita. Niekoniecznie. On ma 50 level, nie zapominaj o tym, więc... Ale będziemy, słuchajcie, zrobimy sobie to na zasadzie save state'ów, bo... No to będzie jednak troszeczkę trudne do zrobienia, a nie chcemy też, żeby to cały odcinek trwał. Ładnie. Także po prostu jak go tam trochę ściśniemy, to wtedy będziemy rzucali tymi... ultrabolami na maksa i ewentualnie, jeżeli się nie będzie łapać, a będziemy na przykład ginąć, czy wszystko nam wybije, to wtedy czytamy save state'a, bo średnio jest sens. Dobra, jest pierwsza jaskinia. Dołem? Nie, tutaj do jaskini. Inaczej i tak nie przejdziesz. Czemu? Seal. Tutaj chyba właśnie się dało też złapać Seala w tych jaskiniach. Tak mi się wydaje. Czekaj, tu pobiegam. Zubat. Nie chcę Zubata, chcę Seala. To jest Zubat. Ajajaj. Tylko wiesz co? Ja się tak teraz zastanawiam, czy my aby na pewno od dobrej strony wchodzimy. No co za różnica? No jest różnica. Aha. Tutaj pamiętam, chyba trzeba było zrzucić kamień. O, jest Seal. Super. Czemu na niego? O, działa, dobra. Nie, złapałem Seala. Nie, tutaj ci się to nie uda i właśnie chyba jestem na 100% pewny, że to nie jest to od tej strony wejście. Czyli musimy... płynąć tam, gdzie strefa safari. I stamtąd się tutaj dostać, bo tu widzę, nie ma nigdzie przejść. Tu nie lepiej przelecieć? Znaczy przelecieć, tak, jak najbardziej. Mnie to w ogóle zawsze ciekawiło, jakim cudem ci trenerzy tak cały czas w tej wodzie siedzą, nie? Może lubią długo pływać, ja lubię długo pływać. To mnie zawsze w tych Pokemonach rozwalało. Ale sobie Raichu podekspię na tych wodnych pokach. No. O, to dobrze, elektryczne poki się przydają. Ktoś mi na Skype'ie dupkę truje, standardowo. A ja też Skype'a nie wyciszyłam. Nie, ja mam zawsze wyciszony. Papa. A chyba nawet wiem kto. Chyba, że już ci pisał wcześniej. Kto? Postmonek. A, coś tam pisał. No halo. Dobra. Bardzo ze mną dupku. Tu mnie tylko niepokoi jedna rzecz, że mnie w ogóle nie atakują Pokemony, jak pływam. To mnie w sumie mało to atakują, to trzeba przyznać. Może się nas boją po prostu. No. Więc wiesz. Dobra, o kurde, tutaj ile ich jest. Wiecie, my tak na dobrą sprawę teoretycznie nie musimy z tymi Pokemonami się bić, bo co prawda to jest tylko w sumie tylko hajsik większy. No ale jak już jesteśmy, dobry to... hajs nie jest zły. No pewnie. Chociaż w pokach sobie zaróbmy. Plus z trenerów też jest ten plus, że po prostu więcej expa też wpada, bo oni jednak mają silniejsze znacznie te Pokemony.
Więc całkiem ładnie ten exp idzie. Teraz mi się ataki na Raichu skończą. Już masz jeszcze drugie elektryczne, Thunderbolta chyba. No już zużyłam. Wszystkie już zużyłaś? No. A, bo ty masz tego jako pierwszy. A no tak, bo Thunderbolta jest 15 tylko. To mi się właśnie też skończyły. Chodź tu, Kobito, szybko cię załatwimy. Mam wrażenie, że wszystkich rozwalę, więc... Ja nie, niezależnie od poka. No wszystko na hita idzie i tak, więc... No. Bez problemu. Mój Raichu, już masz 48. Dobra, tutaj nic nie mamy. Jeszcze widzę jakichś dwóch panów pływa. Ale wiecie co, tu mnie śmieszy też patent, że raz są na przykład tentakule na... tak. Raz są tentakule na przykład na... no nie wiem... na 5 poziomie, raz są na 15, a raz jak ci wychrzani, to na 30 którymś. To jest śmieszne. Chcę, by ci się nie nudziło. No zapewne. No dobra, szybciej. Kurczę, ja tego Raichu to w sumie za chwilę w ogóle nie będę musiał już expić. Tyle leveli dzisiaj nie wpadło. No 8 w sumie. Dobra, tu już czekać jedna chyba dziołcha. Chyba są przy poka zamienić. No mi się ataki skończyły. No mi się właśnie też skończyły, ale... dobiję slamem. 49 poziom. Nice. Tu jeszcze jakaś paruwa jest? Nie. O, tu jeszcze jakaś dziołcha. Pływa tu tego od zajechania jeszcze trochę. No, no tak, wiesz, wykoksimy to. Nie będzie problemu. No dobra, ja już czekam na ciebie w tym, przy jaskini. No halo. Fight. Może ja w ogóle jakimś innym tutaj, może Arcanine'a wezmę. Tu jestem? Tak. Z tym nie walczysz, tam jeszcze jest tylko taka ta jedna, co tam pływa przy... To jeszcze ona ma tylko jednego Pokemona. No. Dobra, tu już mam. No to jak chcesz. Jak już wyszłam do jaskini, to mi się nie chce tego, wiesz. Mhm. Dobra, czekaj, tylko teraz... O Jezus. Nie, tylko nie... Tutaj pamiętaj, że będziesz miała Sila, więc... Tak, no, nie będę odpalać repela. Wiesz, no ja nawet chyba nie mam repela. O mama. Na dół? Nie, do góry. Gdzie ty poszłaś? O, tam, bo tu trzeba zrzucać kamienie, żeby w odpowiednim miejscu zastępować. Nie! Co nie? Nienawidzę tego. Nie, nie jest takie złe tutaj. A czekaj, czy ja od dobrego zaczynam, czy od tamtego miałem zacząć? Dobrego zaczynasz. Dobra, on już pierwszy zleciał. Czekaj, co w ogóle w tej wodzie tu się pojawia? Aha, Psyteki. Psytek w którą stronę? No, przecież to jest normalne. No, w dziurę. No. O, Dugong. Może ja sobie go od razu złapam. Oh, fuck. Albo, aha, dobra, coś tak pcha tu się kamienie. Dobra, sobie tu na dół, czy tutaj się cofnąć na dół, na dół. Proszę. Trzeba było w tą dziurę wpaść po prostu. Cały czas do dołu ten. Matko, kto mi tak spami na tym Facebooku? Ale wiesz co, ja nie wiem, czy my się dostaniemy tam, bo tu chyba będzie potrzebny waterfall, którego obecnie nie posiadamy. Czekaj, czy ja mam jakieś rapel? Ten dźwięk, jak wpadasz w tą dziurę, jest takie... I gdzieś mnie wyrąbało. Mam rapel. Teraz idź w prawo. Znaczy w lewo, tam na dół. Okej.
Dobra, czy jeszcze muszę Sila i tak złapać? Tak. Kurde, ja chyba sobie właśnie źle kamyczki przestawiłem. A nie, mogę to zrobić tak. Tam jeszcze sobie zejdź na dół i tam będziesz miała jeszcze jeden przedmiot, a potem tymi na górę. Z chutkami. O. Dobra. Dobra, ja już wiem, gdzie jest zakres. Czy tam. Lodowy ptak. To na górę? Jest Arcticiono. Tak. Czekaj tam na mnie. Co, tu też na górę? Nie, czy? Nie. Dobra, sobie tu zapiszę grę przy okazji. Repel sobie odpal. No nie wiem, czy tam ten. Dobra. Teraz tak, pierw ten po lewo kamyk, czek, musisz zrzucić. To jest akurat prosta sprawa. Mhm. Teraz tak, tego co tutaj masz, musisz przepchnąć w miejsce, gdzie ty stoisz. Tam najlepiej tak... No jeszcze raz. Dobra. Teraz ten po prawo do samej góry. Mhm. Raz w dół. Teraz ustaw go na, wiesz, tak żeby go zrzucić i od góry go tam. Mhm. Dobra, i wejdź w to. Ja pierdykam. Żarty. Dobra. Tak a propos tego, że nas... I teraz płyniesz do samej góry. Nieczęsto atakują. I to jest właśnie Arcticiono, z którym będziemy walczyć. A mam super, nadzieję, że... Aha. Co? Spoko. Ja jeszcze sobie właśnie na save state'ach pozapisuję. No też chyba, że ostatnio save state'ów nie chce mi działać tam. Co ci nie chce działać ze save state'ów? Pad. Aha. No dobra, i to będzie na pewno trudne. To mogę od razu powiedzieć, bo on napieprza jak głupi. Można, tu nawet nie przyspieszaj walki. No. Bo to jest ważna walka, więc wiesz. Lepiej nie przyspieszać. No kurczę, spod... A... Zamroził mnie, dobra, super efekt. Nie wiem, rzucać raz. Już nie rzucać. Spróbuj. Ale wątpię, żebyś go złapała. Ja się martwię, bo ona na tej konfuzji się sam bije, nie? To, to użyj sobie recovera teraz. Teraz ja nie wiem, którym go atakiem walnąć, kurczę. No. Teraz go łap. I zapisz grę na safe state'cie. I teraz musisz spróbować. Może się uda. Ja sobie też zapiszę, bo nie wiem, czy mój Flamewell czasem go nie... No. Nie zabije. Yes! Masz, udało ci się. Kurna, zabił mi. Pokemona. Dobra, ja wezmę Butterfree, bo Butterfree ma usypiający proszek. Że on mi się i tak nie przyda, no ale cóż. Dobra, Psybeeman, zobaczymy ile mu... O, dużo mu nie robię. Świetnie, jeszcze raz. Okej, okay. Teraz ja go spróbuję złapać. Ja go w ogóle spróbuję złapać tym Nestballem. On weaker Pokemon. Nie wiem, co to znaczy, co to jest weaker. Weaker to jest słabszy chyba, tak? No. No to jest to w tym wypadku, no tak gówno się złapało. Dobra, rzucam tymi pokebolami, no ultrabolami. No spróbuj go uśpić. No pfff, ta. Vileplume, ty chyba masz jeszcze usypiający proszek, masz. No jeszcze failed. Nice. No uśpijesz go. No, dobra, no. Także złapaliśmy legendarnego ptaka. Taka zawsze sytuacja. Chciałem legendarnego ptaka. Tak, moi drodzy, ja z mojej strony od razu mówię, że wymieniam Pidgeot... A nie, nie mogę Pidgeota wymienić, bo no. Jest błyszczący.
No. Trudno. Wymienisz shiny Pokemona? Tak, bo ja wolę mieć lodowo latającego, aniżeli, wiesz... No mówi się trudno, ale coś trzeba do kompromisu jakiegoś dotrzeć, no bo inaczej się nie da. Trudno. Ale wiesz, informacja o tym, że mam shiny, będzie w każdym odcinku. No, na 100%, takie zdjęcie. Dobra. RIP, nie? Wstawił na końcu. Czekaj, ja tu sobie... Aha, tutaj chyba tędy się do góry szło. No tu jest niestety, tu się niestety można pogubić. Aha, to jest początek. Kurde, ten repel. Czekaj, tu chyba dołem trzeba przejść. Albo może za Butterfree go sobie wymienię. Ale nie. No akurat twoje miejsce chyba za Butterfree wymieniło. Cholera. No tak, tylko że wiesz, tylko że z Butterfree jest ten plus, że ja mam ataki psychiczne nim. Oj, tak zgubiłam się. No ja. Dobra, czekaj tutaj, gdzie jesteś. Czekaj, to się tędy szło. Chyba tędy. A nie, to jakiś Pokeball. A Waterstone znalazłem. Jezus kochany, teraz stąd wyjdź. Ej, no ile was tutaj jest? Co za parówy. Czekaj, ty jesteś nie tu. Aha, tutaj. Tam, nie, tam, tędy. Nie. Tam w dół trzeba było zejść. No kurde, repel. Muszę sobie kupić te silniejsze repele. A, jesteś tutaj, dobra. No. To czekaj, tu w dół nic nie widzę. Bo tutaj trzeba jeszcze ten kamyczek któryś zrzucić, ale ja go tu nie widzę, kurczę, żadnych kamieni do zrzucenia. No, Jezu, znowu przestał działać. Chyba, że... Nie, to nie tu. Tutaj trzeba by go zrzucić. Czyli ten kamień musi być gdzieś tu. Zakci zagubieni. No to jest niestety minus w tym, że czasem można się naprawdę zgubić i nawet się nie wie, gdzie co jest, tak? Jak wyjść? Czekaj, tu jest jeszcze... A nie, tutaj byłem. Tutaj jak będę surfować, to mi to nic nie da. Tu się kamieni już nie zrzuci żadnych. Tu jak spadnę, to spadnę. A tu jest jeszcze jakaś drabinka. I tu nic nie ma. Kolender ciężki, no. A my nie mamy jakiegoś rope'a? Znaczy myślę, że mamy escape rope, ale jeżeli już to trzeba by to było przejść, żeby już sobie tutaj... Zresztą teraz mi to nie da spokoju, także niestety. To mamy to zadatane. Jest... Tak ja zobaczę, że mam ten rope. Już jest to, że... Wchodzę mniej więcej we wszystko. Masz 13. Nic tego dziadostwa nie widzę. A tu jest kamień, czekaj. Tylko pytanie teraz, jak się tam dostać. No. A, tu jest przejście, dobra. Gorsze jest to, że cholera wie, gdzie jesteśmy. Musisz wejść wyżej piętro. To jest chyba nawet... Tak, to jest na samym początku tej. Tutaj o, tu, tylko musisz się cofnąć, tak jakbyś wychodziła stąd. Okej. O, i teraz w prawo, i tu powinien być kamień, którego trzeba zrzucić. Ja pierdykam, wiesz co ja zrobiłem? Tu. Wyszedłem i mi się kamienie zresetowały. Pff, Jezu. I mam wskoczyć? Tak. Zepchnąć? Mhm.
Ja rozumiem, że dalej zepchnąć. Tak, do sam dół. Jezus, ile tu jest tych Pokemonów? Oj, teraz możesz bez problemu tutaj. Tylko teraz nie wiem, czy to na tą stronę, czy na tą drugą. Tam, na tą drugą chyba też jeszcze możesz. Tak, jeszcze na tą drugą sobie tam zejdź, bo tam możliwe, że chyba coś jeszcze będzie, jakiś Pokeball czy coś w tym stylu. Dobra, co tu mamy? A nie! Dobra, tutaj nie trzeba, wiesz, bo tutaj i tak to jest tam do tego drugiego poka. Coś jest w repelu? Nie ma. No dobra, to możemy stąd wyjść. O, Goldak, ale Goldaka to już mamy. O, wychodzimy ze skin. Tak. No, także nie jest źle i teraz możemy się od razu tak na szybciutko przeteleportować do Cinnabar. I tutaj jest wszystko w porządku. Tylko słuchajcie, no ja nie wiem, ja się teraz bardzo zastanawiam, czy wywalić jednak tego Pidgeotta i zostawić go sobie w formie właśnie Articuno. Czekaj sobie, zlecę na sam dół, zobaczę. Aha, no on jest latająco lodowy, więc teoretycznie jest znacznie lepszy niż Pidgeot. Nie dość, że ma 50 level i właściwie nie musiałbym go expić. To jeszcze w dodatku mam go jako latającego, znaczy lodowego. Także ja sobie Articuno chyba wezmę i to będzie chyba najlepsze rozwiązanie z tego wszystkiego. Weź sobie. No. Czyż on nie jest piękny? A właśnie, słuchajcie, Vaporeon. Vaporeon, kolejna zmiana nazwy, tym razem zaproponowana przez jednego z was na Facebooku. Dziękuję za ten. No, więc ja chyba niestety ale Articuno będę musiał zostawić zamiast Pidgeot. Bo lodowy Pokémon mi się jak najbardziej w lidze przyda. Który w dodatku może znać Flya. No ale nic, ja myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o odcinek, jeszcze sobie tylko zerknę szybko, czy nie mam... Nie, nie mam ataku lodowego, ale wiem, gdzie można zdobyć. No, także... Co? Na dzisiaj wam dziękujemy. Jeżeli wam się podobało, to... Komentujcie. Subskrybujcie. Łapcie z góry są zawsze mile widziane. Pozdrawiam was, ja Wojtek. Z nim byłam ja, Kino. Trzymajcie się. Trzymajcie się i cześć.